Trudno uwierzyć, że wszystko, co jest wokół ciebie, wszystko, co się tutaj pojawia, jest wynikiem twojej manifestacji. Że to jest twoja sprawka. W to jest najtrudniej uwierzyć, ponieważ pytasz, to co, to te problemy, to wszystko, to jest moja sprawka, to w jakim celu? No właśnie, dlaczego tak jest? Dlaczego chcesz innych rzeczy, a widzisz inne rzeczy, jesteś rozczarowana i mówisz, moje manifestacje nie działają. Twoje manifestacje działają, no bo wszystko jest przykładem w twoim życiu, że działają. Jak to pojąć? Jak to zrozumieć? Ponieważ cały czas jesteś w tej przeszłości i oceniasz swoje możliwości cały czas przez to, co osiągasz. Teraz, w przeszłości, to co osiągnęłaś. Po prostu spodziewasz się tylko tego, jakie masz o sobie zdanie, osądy, jak interpretujesz to, co już posiadasz, kim jesteś według ciebie i wszystkie wydarzenia w swoim życiu w jakiś tam sposób zinterpretowałaś. I z tego powstały wibracje. I są to wibracje dostosowane do twojej przeszłości. I o to chodzi Dispensie i wszystkim innym, którzy mówią, że cały czas wyświetlasz sobie tę rzeczywistość przeszłą. No właśnie o to chodzi. To już było, rozumiesz? W tych wibracjach nic innego ci się nie wydarzy. Jak tutaj można zadziałać? Przede wszystkim musisz uwierzyć w to, że jesteś sprawcą wszystkich ciąż, że od ciebie to wszystko zależy, że to ty stawiasz sobie na drodze te rzeczy, które nazywasz problemami. Pierwszą taką rzeczą jest, i tutaj przypowieść, tak jak na live ostatnim na Facebooku wspomniałam o Danielu. Daniel pojawił się w jaskini z lwami i miał do wyboru albo stwierdzić, no tak, no ja to jestem taki, że zawsze się pojawię akurat w takim miejscu, no akurat, dobre sobie, no zaraz mnie zeżrą, no bo ja to jestem taki, że mnie zawsze żrą. Ktoś mi to zrobił, przekichane mam, ale Daniel zrobił rzecz zupełnie inną. Odwrócił się plecami do lwów. Butterfly, bo zawsze wychodzi, to jest proste, ale czy jestem w stanie włożyć nogę za głowę? No jak widać nie. To może ta noga będzie lepsza? A ta jest jakby jeszcze gorsza? Jest. Chociaż nie, ona jest dużo lepsza. Nie, tego się nie da założyć. Ten panter. Wrócił się plecami do lwów i uwierzył w moc sprawczą jam jest. No wtedy pojawiło się światło. Wtedy pojawił się Bóg, który tak naprawdę jest tobą, jest Jezusem, jest nami wszystkimi, bo jesteśmy jedną wielką wspólną jaźnią. No ale na tym etapie jakieś wyobrażenie o Bogu, to nie ma znaczenia wiara. Chodź mu wiarę. Odwrócił się plecami do problemu. To jest dokładnie to, o czym mówi też Abraham Hicks, że pojawia się kontrast. Czyli ty w takiej sytuacji chcesz być wolny, nie być zjedzony przez lwy. Od razu, kiedy pojawia się taki problem, że jesteś uwięziona, to ty rozumiesz, że chcesz być wolna. Odwracasz się plecami do swojego więzienia. Odwracasz się plecami do mężczyzny, który cię bije. Chcesz być wolna, to jest oczywiste. Chcesz być niebita. Odwracasz się plecami do zadłużenia. Przestajesz o tym myśleć. Zwracasz się ku nowej przyszłości. Ale jak to zrobić, jak ty oceniasz siebie przez te długi, przez te problemy? Jesteś w stanie tylko przez te zewnętrzne oznaki, czyli przez tą manifestację zewnętrzną, określać siebie. I to cię określa. To ci nadaje właśnie takie wibracje. Bo cały czas chodzi o energię, cały czas chodzi o wibracje. Teraz jak ci to mówię, chodzi również o wibracje. Więc w jaki sposób możesz dostać się tam, gdzie nie wierzysz, że możesz być? Nie ma innej drogi, tylko trzeba w to uwierzyć. A zaczynasz coraz więcej wierzyć, kiedy zaczynasz pojawiać się w tak zwanym wirze. Ten wir to jest tak naprawdę połączenie ze sobą. Tego się nie da robić cały czas. Wtedy w ogóle to życie nie byłoby rozwojowe. Chodzi o ekspansję. Tak naprawdę cały czas chodzi o ekspansję. Żeby podwyższać swoje wibracje i pojawić się w wibracjach dobrostanu. Ale nie pojawisz się w wibracjach dobrostanu, gdy będziesz twarzą skierowana do poczucia biedy. Czyli z tą tożsamością to się nie pojawi. Czyli proste. Trzeba zacząć zmieniać swoją tożsamość. I do tego służą właśnie te pojedyncze 17-sekundowe wstawki w życiu,
Kiedy ty łapiesz kontakt ze sobą, przez to, że ego się chociaż na chwilę wyłącza, 17 sekund to nie jest tak długo, da się wprowadzić w taki stan, bo chodzi tylko o to, co ty czujesz. Nie co ty powiesz w kontekście twoim, bo słowo to jest twórczość. Jak sobie będziesz mówić różne rzeczy nieprzyjemne, to w końcu zaczynasz to wierzyć, bo podświadomość tworzy twoją rzeczywistość na podstawie tego, co do siebie mówisz, co myślisz. Każda myśl wywołuje emocje. No i ty teraz, czy ty jesteś w stanie powiedzieć, wygrałam ogromną kasę na loterii, ogromną. No przecież umysł zaraz ci to będzie podważał. Bardzo trudno zrobić taki przeskok jakościowy, wibracyjny od poczucia, że masz długi, że nie masz za co zapłacić tutaj, do tego, że jesteś nagle multimilionerką. Ja nie znam takich skoków. Jeżeli się takie rzeczy jakieś przypadkowe zdarzają, to doprowadza to do tego, że ci ludzie w bardzo szybkim tempie tracą te kasę, żeby doprowadzić do swoich komfortowych wibracji nieposiadania kas. Mają jeszcze jakieś większe długi. Ten wir to jest po prostu znalezienie takiej przestrzeni w sobie powyżej czerwonych wibracji, żeby się tam poczuć dobrze, żeby się poczuć po prostu szczęśliwą z tym, co teraz sobie myślisz, żeby to pasowało, czyli trzeba się dostosować wibracjami do miejsca, gdzie chcesz iść. Wibracje bycia multimilionerką w takim pojęciu takiego wielkiego dobrostanu są olbrzymie. Nie przeskoczysz, małe prawdopodobieństwo. Jeszcze nie umiesz wskrzeszać umarłych, chociaż masz do tego wszelkie predyspozycje. Prawo przyciągania to jest straszny dram. To nie to, że powstało wczoraj, teraz, bo jest modny temat. Prawo przyciągania było od zawsze. Wszystko, co widzisz, to przyciągnęłaś. Ponieważ zawsze przyciągasz to, kim jesteś, co o sobie myślisz i jak się czujesz. To jest to draństwo tego prawa. Ty myślisz, że tylko przyciągasz wtedy, kiedy chcesz coś. Nie. Cały czas to przyciągasz, ponieważ ty czujesz się jako osoba, która na nic nie zasługuje, to dostajesz właśnie jeszcze więcej potwierdzenia, ponieważ cały wszechświat, wszystko, bo ty sama sobie zawsze przytakniesz, bo siebie kochasz. I zawsze na końcu każdej sprawy, akcji, czegokolwiek, powiedz sobie tylko jedno zdanie. Ciekawe, co powiedziałaby na to wszystko miłość. Ciekawe, co powiedziałaby miłość. Ciekawe, co powiedziałaby miłość. Jeszcze jest kwestia tego, co ty do siebie mówisz, to jest wiadomo, moc sprawcza, twoja wyobraźnia. W każdym razie jest coś takiego, że to wszystko zależy od ciebie, ale ty nie odwracasz się do problemów. Ty chcesz cały czas myśleć o tym, że jest rata do spłacenia. No to masz takie wibracje i to są wibracje, które polegają na tym, że cały czas widzisz siebie jako zadłużoną osobę. A tu trzeba tak się odwrócić od lwów, do tego stopnia uwierzyć w siebie, swoje możliwości, że dostajesz się do tej przestrzeni, gdzie wszystko jest możliwe. Bo czy w tym tak zwanym wirze, czyli tej przestrzeni empatycznej, tej powyżej czerwonych procesów ciała, czyli od poziomu odwagi. Jeszcze mam taką, że ty masz zawsze czuć się lepiej. Trochę lepiej niż się czujesz. I tutaj nikomu do tego, co tobie pomaga. Rozumiesz? Na przykład jesteś w depresji i wszyscy w domu przyzwyczaili się, że zabierasz jakiś talerz lub w ogóle go nie zabierasz, że on ci stawiają pod drzwiami i ty po prostu jesteś tam w tej i oni czasami ci mówią, weź się opanuj, weź się w garść. To ty na to spróbuj powiedzieć, weź się wypałuj. I wtedy on się obrazi. I w domu ludzie nie chcą mieć osoby, która jest zła. Już potem wolą, kiedy byłaś smutna po prostu, apatyczna, kiedy nie było z tobą żadnego problemu, kontaktu i było wszystko jasne. A ty nagle się zaczynasz wkurzać, wkurwiać wręcz. I to jest dobre dla ciebie, rozumiesz? Cokolwiek, co cię podnosi wibracyjnie. Złość jest wyżej niż apatia. Z kolei apatia jest wyżej od wstydu. Potem jest już tylko odłożenie widelca, potem jest już tylko śmierć. Więc co masz do stracenia? Olej, co oni sądzą. Dalej złość zależy z którego poziomu. Jeżeli to z poziomu na przykład takich zadr, zawiści, zazdrości jesteś zła, to jest spadek wibracyjny. Wtedy trzeba zrozumieć, co się z tobą dzieje i próbować podnosić swoje wibracje. Ale w momencie, kiedy jesteś w emocji smutku, załamania, depresji, to złość doda ci wibracji, jest wyżej, czyli każda emocja może być rozładowana czymś innym, inną emocją, która może być nisko dla otoczenia i oni ci będą mówić, no to już lepiej było, jak byłaś taka, no jak tutaj leżałaś, wtedy myśmy się wszyscy litowali, a teraz nas po prostu złościsz, kurwiasz, no rozumiesz, po prostu patrzysz tylko sobie i tymi małymi krokami
krokami dostaniesz się w końcu do wiru. Czyli w każdym dole. Byle dojść do poczucia nadziei. Byle się odważyć. 200 to jest, bo się tą skalą Hawkinsa posługujemy, bo jest wygodna i ogólnie bardzo dobrze znana. I łatwo dostępna. Więc wszystko, co zrobisz, już ponad 200. Zaznaczam, że wstyd to jest 30. Śmierć jest chyba, no zero. No tak, to nie jest śmieszne. To wszystko jest w tych czerwonych procesach ciała, jak ja to nazywam. Bo to są te ośrodki energetyczne, bardzo czerwone. No i tam potem jest jeszcze pomarańcz. Wszystko wiąże się z egotycznymi zasadami przetrwania. Jak to przetrwać? Że życie jest takie i trzeba go przetrwać. I po prostu ego cię chce tam zatrzymać, bo wszystko jest niebezpieczne. Wszystko jest niebezpieczne. Więc ty się wkurz. Wkurz się na wszystkich, na świat. Zacznij być agresywna, nawet słownie. Po prostu to jest lepsze. To cię wyciągnie, nie przejmuj się. Bo z każdej najgorszej emocji można wyjść, podwyższając nową emocją o wyższych wibracjach. Zawsze możesz iść kierunek w górę. I to jest takie drganie, to może nie od razu się udać, może znowu wpadniesz w apatię chwilowo, ale już jesteś na drodze do góry. I o to tu wszystko chodzi. O wznoszenie się, nie o obniżanie lotów. Ekspansja to jest wznoszenie się. I w ten sposób zachęcam cię wreszcie do dostania się do energii powyżej żółtego splotu. Kiedy zaczynasz tak wibrować, że jesteś w stanie empatycznie podejść zarówno do swojej przeszłości, jak i do teraźniejszości, jak i przyszłości. Jeżeli nie wiesz, dlaczego stale ścielisz sobie łóżko w piekle, no to spróbuj raz pościelić sobie w niebie, na chmurce. Pościel sobie raz. Wprowadź się w ten stan przed zaśnięciem. Te 68 sekund, czy godardowską minutę. Zobaczysz, jaka to jest różnica. Dasz radę. To jest moje przesłanie dla ciebie. Kto jak nie ty? Tylko dostań się do własnego wiru. Dostań się tam. Chodzi o poziom wibracyjny tej osoby, która jest w dobrostanie, która odwróciła się od swoich problemów. Kontrast jest potrzebny, bo od razu wtedy widzisz, jeżeli jesteś w niewoli, to nie patrzysz na tą niewolę, tylko odwracasz się ku wolności. Wracasz się od tego problemu. Przestajesz myśleć o niewoli. Przestajesz myśleć, że jesteś bita. Zaczynasz myśleć w ten sposób, jak osoba wysokowibracyjna, jak sobie można pomóc, jak sobie szybko to... I lecę, lecę, a widzę, że są różne okazje. Różni ludzie się z tobą spotkają. Coś zobacz, coś się pojawi. Zawsze się pojawi. Zawsze się pojawi rozwiązanie. Nie pojawi się, jak siedzisz na kanapie przed telewizorem, jeszcze kolatki, jesteś strasznie smutna i skierowana na to. Powiedz, czy to w jakiś sposób może ująć twoich długów, czy to, że wspierasz każdą akcję taką straszną, że tutaj giną ludzie, że tam są zwierzęta katowane, że zawsze w lesie widzisz śmieci, będziesz tego widzieć coraz więcej, dlatego że jesteś w wibracji. Give me one reason to stay here. Turn right back around. Coraz więcej, dlatego że jesteś wibrat w tej rzeczy. To nie znaczy, że ty masz nie działać w tej przestrzeni. Działać, ale z innego poziomu wibracji, poziomu zrozumienia, akceptacji. Tak jest, będzie tylko lepiej. Dlaczego? Bo ja tak postanowiłam, ja w to wierzę. Czyli idziemy w górę wibracyjnie. Każda najgorsza emocja, na każdą emocję jest emocja troszeczkę wyżej. Jeżeli nie wiesz, w jaki stan się spróbować wprowadzić, rzuć gałką na tą skalę Hawkinsa. Tam jest pokazane, kiedy jesteś w siłowaniu się z życiem. To są właśnie te kontrasty, one są, trzeba je ukochać nawet, bo one ci od razu pokazują, czego ty pragniesz tak naprawdę. Więc na pewno nie pragniesz, żeby wgapiać się co miesiąc i martwić się ratą kredytu, brakiem pieniędzy, brakiem zdrowia i tego wszystkiego. A afirmacje dlatego nie działają, no bo jak podejdziesz taka schorowana do lustra i zaczniesz mówić, jestem zdrowa, to ego ci powie, tak, tu się zgina mandolina. Rozumiesz, to ci powie twoje ego, to ci powie twój umysł. Ego to jest ten program nałożony na umysł. Program komputerowy, ego jest software'em. Jesteśmy po prostu w przestrzeni wirtualnej. Jesteśmy świadomością. Świadomość twoja jest nieśmiertelna. Jesteś, po prostu jesteś. I to wykorzystaj, że będziesz, no chcesz se tak życie w tych niskich wibracjach, w tym poczuciu braku, chcesz se tak żyć. Co ci to da? Powiedz. Czy to da komukolwiek, cokolwiek? Bądźże w ekspansji. Ekspansja polega na tym, że zmieniasz tożsamość ku przyszłości.
przyszłości. Wyskakujesz do przyszłości, tam, gdzie jest twój dostatek, dobrobyt, to wszystko. Uwierz w to, pobądź tam chwilę, żeby to stało się takie normalne w ciągu dnia. Rób to kilkakrotnie, chociaż po te 17 sekund, kiedy ta myśl zakorzenia się wibracyjnie i po prostu w ten sposób osiągniesz wszystko. I tak jak wspomniałam na początku filmu, że no ten wielki przeskok raczej nie będzie możliwy. Czyli z poczucia, że nie masz co do garka włożyć, do poczucia, że jesteś multimilionerką, jest tak wielki przeskok wibracyjny w samopoczuciu. Wystarczy, że się będziesz trochę lepiej czuła każdej chwili, każdego dnia. Nad tym pracuj trochę lepiej, a każde trochę lepiej przybliża cię do kontaktu z własną istotą, z własnym ja jest, z własną mocą nieprawdopodobną, mocą twórcy. No, moc twórcy. Mhm. Cztery. Zaraz, przepraszam. 46.